Cześć, mam na imię Basia. Ja jestem Rcekuś. Dzisiaj pokażemy Wam, jak ozdobić bawełnianą torbę. Rcekuś, spójrz. Przygotowałam dla nas bawełnianą torbę bez żadnych nadruków, czystą z każdej strony. Korzystasz z takiej torby? Nie mam takiej torby, ale słyszałam, że to jest bardzo ekologiczne. To prawda. Warto jest mieć torbę wielorazowego użytku, aby nie musieć za każdym razem w sklepie kupować dodatkowych toreb jednorazowych. Dlatego my naszą torbę spersonalizujemy, będzie wyglądała wyjątkowo i świetnie nam się będzie robiło z nią zakupy. Pokażę Wam, co jeszcze przygotowałam. Mam specjalne farby do malowania tkanin w różnych kolorach i przygotowałam nam szablon myszki, który namalujemy właśnie na torbie. Mam jeszcze kawałek pleksji, włożę go sobie do środka. Wy możecie włożyć na przykład kawałek kartonu, po to, żeby nasz obrazek z tej strony nie przebił się na drugą stronę, bo tam chcemy, aby torba pozostała czysta. Byłyby tam jakieś brzydkie plamy? Mogą się pojawić, dlatego zabezpieczamy to kawałkiem innego materiału. A naszą myszkę, aby było nam troszeczkę łatwiej, włożymy sobie do środka. Ustawię ją na środku torby. I odrysujemy ją, korzystając z kontur, które nam się tutaj uwidoczniły. Widzisz, Rcekuś? Widzę, wyraźnie. No właśnie, i dzięki temu przerysujemy myszkę praktycznie w identyczny sposób. Przygotuję sobie farby, które będę używała do pokolorowania. Co to będzie za kolor? Jak myślisz? To jest biały. Okej, okay. A co myszka ma białego? Ogon? Nie, ogon nie. Strzelaj dalej. Buty? Nie, buty akurat będą żółte. Wiem, rękawiczki. Tak jest. U nas myszka będzie miała białe rękawiczki. Wszystko mamy gotowe. Mam też przygotowaną wodę, natomiast nasze farbki nie potrzebują za dużo wody. Woda jest tylko po to, aby umyć pędzel, kiedy zmieniamy kolor. Wezmę sobie cienki pędzelek. Patrzcie, używam cienkiego pędzelka i maluję kontury. Basiu, a co to jest za farba? Wiesz co, to jest taka specjalna farba do malowania tkanin. Zwykłe farbki nie pokryją nam tkaniny ani ubrania, dlatego w sklepie papierniczym musimy poprosić o specjalne farby do malowania tkanin i one nam idealnie pokryją materiał i ta farbka będzie trwała na tym materiale. Jest jeszcze jeden bardzo skuteczny sposób, aby wydłużyć trwałość tej farbki. Wystarczy, że po wyschnięciu przeprasujemy obrazek, czyli jak nasza myszka wyschnie, na przykład jutro, wystarczy, że żelazkiem przeprasujemy torbę z drugiej strony. Tak? Czyli odwracamy torbę na lewą stronę i prasujemy żelazkiem tam, gdzie widzimy nasz obrazek. I ciepło z żelazka utrwali nasz obrazek. Torbę będziemy mogli prać w pralce i używać w sklepie i na pewno obrazek nam się nie zedrze, ani nie zmyje. Będziesz o tym pamiętał? Postaram się. Okej, ja Ci się jeszcze postaram przypomnieć. Ważne jest, aby robić to, kiedy obrazek będzie już suchy. Czy to oznacza, że będę mógł prać tą torbę? Tak, właśnie to oznacza, że będziesz mógł prać torbę w pralce w niskiej temperaturze i obrazek na pewno będzie trwały i nic się z nim nie stanie. Okej. Zmieniamy kolor, więc trochę wytrzemy nasz pędzel. Rcekuś, powiedz mi, czy ty malowałeś kiedyś farbami na kartce? Takimi plakatowymi? Na kartce malowałem, nie raz. To
to nie musisz się obawiać, to jest bardzo podobne. Widzisz, używamy takich samych pędzelków, malujemy w ten sam sposób. A co jeśli wyjadę poza kontur? No, to niestety musisz poprawić. Nie możemy tutaj zmazać naszych wybryków gumką, ale wiesz co, mam na to jeden sposób. Mi kiedyś niechcący obok takiej myszki zrobiła się kropka w kolorze czerwonym. Nie wiedziałam, co mam zrobić, bo nie mogłam użyć gumki, żeby to wymazać, dlatego wpadłam na pomysł, aby zrobić obok mojej pierwszej kropki inne pozostałe kropki w różnych kolorach i dzięki temu miałam obrazek cały w kropki, a ta kropka nie wyglądała źle. Ale spójrz, jak się skupimy i ostrożnie sobie działamy, to raczej wszystko wychodzi nam po naszej myśli. Zrobimy jeszcze czerwone skarpetki przy butach. W zasadzie to chyba nie są skarpetki, tylko takie opaski. A co to są te kółeczka na spodniach? Guziki. Ercekuś, to są guziki. Ja nie mam spodni z guzikami. Okej, czerwony już jest. Zmienimy sobie pędzelek. Weźmiemy żółty. I malujemy buty. Okej, i jeszcze tylko białe rękawiczki. Okej, musimy jeszcze wrócić do czerwonego, bo spójrz, o czym zapomnieliśmy? O czym? No, o języku. Mała kropeczka na nasz uśmieszek i jeszcze czarne skarpety. Ercekuś, myszka Miki już jest. Ja bym coś tutaj jeszcze dodała, jakiś jeden element od Ciebie. Ja myślę, że słoneczko by fajnie wyglądało. Czy słoneczko ma być standardowo żółte? Oczywiście. No dobra, to biorę sobie pędzelek. Pamiętajcie, żeby zawsze go odrobinę wyczyścić. Ercekuś, powiedz, czy obrazek jest gotowy Twoim zdaniem? Moim zdaniem tak. Mam ochotę zabrać torbę na zakupy. To spokojnie, myślę, że torbę na zakupy będziesz mógł zabrać dopiero jutro. Teraz czekamy, aż torba wyschnie. Jutro prasujemy obrazek z lewej strony torby i możemy wybrać się z myszką Miki na zakupy. Muszę czekać aż do jutra? Tak, koniecznie, bo zobacz, teraz farbka jest jeszcze mokra. Gdybyśmy dotknęli, to byśmy mieli brudne ręce, a obrazek byłby rozmazany. Koniecznie czekamy do jutra. Jutro żelazkiem zaprasowujemy i dopiero wtedy idziemy na zakupy. Będziesz pamiętał? Będę pamiętał. Super, powiedz o naszym pomyśle na spersonalizowaną torbę kolegom i koleżankom. Ja bardzo Ci dziękuję za pomoc. Dziękuję, Basiu. Cześć. Pa.